Słuchajcie, Marcin Wrzosek z nami, człowiek, którego znają kibice MMA, ale znają też kibice freak fightów, słuchajcie, nic się nie stało, Marcin. I fajnie, bo akurat do tego świata, które wymieniłem jako drugi, chciałem nawiązać, bo my już wiemy, że to jest oficjalna informacja, organizacja, dla której Marcin Wrzosek też swoje pojedynki ostatnio toczy, czyli Fame MMA wchodzi na Stadion Narodowy, to jest duża rzecz dla świata freaków. No i to jest tak, Marcin, że był taki czas, że niektórzy mówili, że gdzieś wieścili koniec tego świata, że najlepsze już ten świat ma za sobą, tymczasem Stadion Narodowy, więc chyba nie jest tak najgorzej. Największy problem jest tak, że walczył, ale już długo nie walczył do tej organizacji, więc przydałoby się wrócić, a nie, chyba nie mógłbym sobie wymarzyć lepszego powrotu niż ponowna walka na Stadionie Narodowym, bo już raz miałem okazję zawalczyć na Narodowym. Ale gdzie? To jest moja głowa. No zobacz, nie widzę tutaj. Daj tą drugą stroną, kurde, taką masz diodę, to, że... To tych samów, które kupujesz. Mówiłeś, a mówiłeś, to takie zdrowe dla ciebie. Co? Mówiłeś, to takie zdrowe. Ktoś cię oszukał. No. To nie ta strona. Tak, dobra, wypniemy. No. Spokojnie. Na czym skończyliśmy? Na tym, że dawno nie walczyłeś dla tej organizacji. Dawno, dawno, za długo. Właśnie przydałby się taki powrót na Stadionie Narodowym. To jest apel, słuchajcie. Myślałem, że Norman Pałka jest w Polsce, więc może przyjechał promować pojedynek nasz. Jeżeli taka idea stoi za tym, żeby na tym Stadionie Narodowym były bardziej sportowe, nazwijmy to, pojedynki, no to tak Norman kontra Marcin Wrzosek... Tak, tak, ale kto tak powiedział, że mają być bardziej sportowe? Nikt, to, kogo głos ma jakiekolwiek znaczenie, tego się niestety obawiam. No właśnie, no właśnie. Dobra. Ja uważam, że powinno być kilka sportowych i kilka niesportowych, tak? A jeszcze lepiej, jak wymieszamy niesportowych ze sportowymi. Marcin, słuchaj, to może zanim o ten wielki świat MMA, to o ten polski. Jesteś zaskoczony tym, jak ta saga z kontraktem Saladina się skończyła, bo wczoraj dowiedzieliśmy się oficjalnie, że Saladin pewnie za bardzo dobre pieniądze, być może najlepsze w historii KSW, zostaje jednak w Polsce. Generalnie, czy jestem zaskoczony? Nie, bo wiem, że KSW jest w stanie walczyć o swoich zawodników, tak? I jestem troszeczkę rozczarowany tym, że nie poszedł do UFC, co mam dużo gadać, tak? Ale jeżeli miałby iść do PFL, to wolę, żeby został w KSW. Wolę, żeby cieszył oczy naszych polskich kibiców, bo naprawdę mamy perełkę tak tutaj u siebie w organizacji i warto o nią jednak walczyć. I KSW zrobiło bardzo dobry ruch, zatrzymując go w swojej organizacji. Masz rację, bo z jednej strony tak, a z drugiej człowiek zobaczyłby go w konfrontacji z najlepszej lidze świata, czyli w UFC. Oczywiście, że tak. A z kim byś go widział tak na otwarcie? Ja bym poszedł. No nie, no to o rankingu nawet na początek nie miał. Właśnie nie. Myślę a propos tego, że to też byłby problem, bo Saladin wie, że tu ma wielką pozycję, a tam w jakimś sensie myślę, żeby ją budował od początku, zanim by doszedł do ludzi z tego rankingu. Oczywiście, też nie oszukujmy się, pierwszy kontrakt zazwyczaj nie jest wymarzonym kontraktem, tak? Trzeba sobie jednak, pokazać się i udowodnić swoją klasę sportową, zanim wejdzie się na te, można powiedzieć, wyższe półki zarobków UFC. No ale myślę, że Saladin ze swoją dyspozycją, no to w tej chwili spokojnie w tym top 10 znalazłby miejsce. Jestem o tym przekonany i właśnie a propos też UFC, bo ja kiedyś powiedziałem, że szczerze mówiąc, uwierzę w powrót Conora, jak go zobaczę w klatce już zamkniętego z Michaelem Chandlerem. No i się okazuje, że różnie z tym pojedynkiem może być, bo ta konferencja odwołana. Nie wiadomo, co z tym pojedynkiem. Ty wierzysz w ten powrót? Podobno dealer Conora nie mógł dojechać. To jest możliwe. No tak, no tak słyszałem. Dobra, ale zostawmy to, słuchaj, ale teraz poważnie, bo mówi się na przykład o jakimś urazie, mówi się o negocjacjach, że Conor chce więcej kasy. W to nie do końca wierzę. Może Conor troszeczkę troluje. Ktoś powiedział, że te filmy z Impress to mogą być filmy z miesiąca, sprzed dwóch. Dana White się powiedział, że tam ma o wiele dłuższą brodę niż na aktualnych nagraniach. Ale jeszcze jest jeden wątek, że odwołał konferencję, bo mógł mieć gdzieś rozcięcie ze sparingów i nie chciał tego pokazać Chandlerowi. Niewykluczone, prawda? Niewykluczone. Chciałbym się bardziej rozwinąć na ten temat, ale no nie mam nic... No nie masz danych, to rozumiem. Wolę, że się nie rozwijasz, niż żebyś ściemniał. Niewykluczone, tak, no bo co może się innego stać, no? Może jakieś organizacje przestępcze zadziałały, żeby nie wydarzyło się, no wiadomo, jak tam w Irlandii jest. Były różne strzelaniny nawet na galach bokserskich czas temu na ważeniach, tak? Więc na pewno jakieś tam szeroko pojęte wpływy są. Ale nie wiem, nic nie wiem. Myślałem, że wiesz, bo wiem, że Conor, no znacie się, nie ma... Ale no mówię, pytał po prostu, how are you, Marcina, a ja mówię, it's okay. Dobra, staram się, żeby było poważnie. Słuchaj, jesteś zaskoczony tym, jak Dustin poradził sobie, znaczy moim zdaniem zaprezentował się całkiem fajnie w walce z Islamem? Ciężko nazwać to, żeby sobie poradził, no bo jednak przegrał, tak? Dobrze się pokazał, bardzo dobra dyspozycja, no ale jednak Islam i to jest Islam. Ciężko jest walczyć z Islamem. To prawda, ja na pewno myślę sobie o tym, że w tej stójce.
nawet wcale nie było chyba tak dobrze dla Dustina, jakby niektórzy myśleli. Dla mnie Islam właśnie w stójce. Bardzo popisowe też skończenie, no bo naprawdę obiegał to świat. Bardzo fajne obalenie i super, super, super walka. No myślę, że długo nikt nie będzie w stanie. Myślę, że do momentu, kiedy Mateusz Gamrot nie dojdzie w walki o pas, no to długo nikt nie będzie w stanie zagrozić. Patrząc na, wracając do tej walki na UFC 300, czyli walki, słuchaj, Tsarukiana przypomnij mi teraz, z gościem z Brazylii, którego teraz nazwisko... Czekaj. Charles Oliveira właśnie. Po tej walce, słuchaj, pomyślałem sobie, czy Mateuszowi, zupełnie poważnie, w tej dywizji nie brakuje trochę siły. Może być, bo nawet Benil Dariusz troszeczkę górował nad nim siłowo, to jest zawodnik, który no jakby nie, przede wszystkim no nie słynie ze swojej fizyczności, tak, bardziej techniki, a tutaj Mateusz troszeczkę miał z nim problemy. Myślę, że na pewno nad tym pracuje też Mateusz, no nie oszukujmy się, to jest zawodnik z topu, trenujący w najlepszym klubie na świecie, tak, więc na pewno trenerzy też biorą to pod uwagę. Marcin, słuchaj, znasz MMA nie od wczoraj, nie od przedwczoraj. To jest taki pan, który był, słuchaj, takim anonserem na chyba pierwszej gali High League i teraz gdzieś wrócili do tego pomysłu. Angielskojęzyczny, ale bardzo fajną atmosferę buduje. Natomiast wczoraj Marcin Held powiedział, że te punktowanie MMA 10-9 nie jest miarodajne, bo jednak są takie rundy, które wygrywasz znacznie i gdzieś to 10-9 nie oddaje do końca przebiegu tej rundy. Że punktacje będą się teraz zmieniać i będzie częściej dawane 10-8 lub nawet 10-7. To już jakiś czas temu było głośno o tym mówione, więc wydaje mi się, że no chyba nie jest już tak, że tylko 10-9. Ale uważasz, że to jest dobra droga? Uważam, że tak. Uważam, że tak. A w ogóle widziałeś wczorajszą galę KSW? Oczywiście. No to bo chciałem cię zapytać o dwie walki z tej karty. Przede wszystkim to, co zrobił Kuba Wikłacz. W końcu chyba mamy koniec tej rywalizacji, sagi, bo jak, to już... Jak można było ładniej zakończyć niż... Płacząc krwawymi łzami. To było epickie po prostu zdjęcie będzie miało, no Kuba płacze krwawymi łzami za nasze polskie MMA. Pięknie powiedziane, no. Coś takiego rzeczywiście. No i walka Romana Szymańskiego z Marcinem Heldem. Marcina już wywołałem do tablicy. Bardzo wyrównana walka i też podczas wyczytywania werdyktu zastanawiałem się, kto, czyja ręka powędruje w górę. Patrzyłem sobie na statystyki, to już gdzieś dawało nam jakiś, wiesz, pogląd na tę sytuację. Delikatnie wskazywałem Romana. Delikatnie. No proszę. A czym cię przekonał w tym pojedynku Roman, delikatnie? Wywierał większą presję, ale Marcin miał no, cały clinch, można powiedzieć, w pierwszej albo drugiej rundzie, tak? Nie pamiętam teraz dokładnie w której, ale Marcin dominował w parterze. No potem w tej trzeciej rundzie były wyrównane te wymiany zapaśnicze pod klatką, tak? Więc też musiałbym sobie obejrzeć drugi raz, żeby coś więcej mówić, no ale tak z tego co pamiętam. Dwie kapitalne walki, o których teraz mówiliśmy, ale słuchajcie, była też walka mistrza KSW, który bije kolejne rekordy. Nie jesteś zdziwiony, że PDF jest kurwa mistrzem KSW? O kurde, jednak mieszasz uniwersa, nie idźmy w tę stronę, słuchaj. Ja wiem, o czym mówisz. Marcinie, ja doskonale wiem, spryciarzu. Tyle jeszcze wiem, słuchaj, natomiast sama walka... On dominuje, ale nie przekonuje. Postawiłem kupon na fila, na PDF-a. No i w pierwszej rundzie bardzo się bałem, że może ten kupon mi wtopić, bo to był ostatnią walką na kuponie. No ale na szczęście zmienił game plan i tak jak mówię, no zwycięzców się nie ocenia. Czasami trzeba zaadaptować się do tego, co pokazuje przeciwnik, no żeby po prostu wygrać, tak? No i tutaj zrobił to fenomenalnie. Pierwsza runda w plecy, no a druga, trzecia, czwarta, piąta już dla niego, tak? Ale zgodzisz się, że fil jest problemem dla KSW w jakimś sensie? Na pewno. Na pewno. Po ostatnich krytykach organizatorów, no to na pewno jest duży problem, ale po walce jakby no, byli bardzo pozytywnie nastawieni do jego występu. Chyba już nauczeni tym właśnie, tą krytyką, która pewnie na nich spłynęła po ich krytyce Adriana. Bardzo... to prawda, bo gdzieś tam też była duża krytyka dla ciebie niezrozumiała? Tak, tak, już wypowiadałem się parę razy na temat, bardzo niezrozumiała, bo według mnie walka była bardzo fajna. Przede wszystkim tak. Utrzymać takiego zawodnika jak Igor Michaliszyn przez dwie rundy przed klatką, gdzie nie jest w stanie nic zrobić, ma nogi splątane po prostu i nie może się ruszyć, no to jest kurwa coś spektakularnego. Potem Igor znalazł sobie jeszcze tyle siły i woli walki, że efektownie rzucił Adrianem, kontrolował go, rozbijał, a Adrian poddał go spektakularną techniką i prawie złamał mu kolano w drugą stronę. No to ja nie wiem, gdzie tam była nuda.
Natomiast ja się z tobą zgadzam, to jest pojedynek dla ludzi, którzy gdzieś się tym interesują. Jestem Adriano po prostu, no. Ale też Igor się fajnie pokazał i to, co pokazał, sprawia, że chyba chciałbym zobaczyć ich walkę po pełnym obozie, słuchaj, no, Igora. Tego rzutu, jakby tego jego przebłysku nie było, no to jakby ta legenda Igora troszeczkę by podupadła, ale no, Igor jest bardzo dobrym zawodnikiem i klasa sama w sobie, no i tutaj tego brawa dla Adriana. Czyli chcemy zobaczyć na jesień, ja myślę, na przykład KSW 100, Adrian Bartosiński kontra Igor Michaliszyn, a na Stadionie Narodowym walka Marci... Jaką walkę bym widział między zawodnikami KSW na Stadionie Narodowym? Słucham. Adrian Bartosiński kontra Tomek Romanowski. No to jest hit. Konferencje by się po prostu... tam by był ogień. Zgadzam się, to jest dwóch ludzi, którzy by się tu odnalazło i to jest realny konflikt, a nie nic, wiesz, szukanego na siłę. Oni byli już razem w tylko jeden i miałem okazję z Zaborem oglądać sparingi i było sporo ciekawych sytuacji tam, delikatnie mówiąc. Nie wiem, czy to by się odbyło tutaj, ale to jest na pewno pomysł na KSW. Mam nadzieję, że o tym myślą, na przykład na KSW 100. Na przykład, super walka. A tobie, Marcin, życzę co? Tego narodowego, bo narodowy to zawsze narodowy. Chyba jesteśmy spokojni o to, że wypełnią trybuny. Na pewno, na pewno. Mam nadzieję, że ty dołożysz do tego swoją cegiełkę. Marcin Brzosek był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję.